pewien z moich znajomych, który już z niejednego pieca chleby zjadł. Czyli w praktyce jest już po rozwodzie. Czyli już wie, że teoria małżeństwa nieco się różni od praktyki. Czyli już wie, że to, co kobieta obiecuje, jest czymś innym niż to, co kobieta dotrzymuje. I drodzy kochani, ten mój znajomy wpadł na genialny pomysł, że on jest gotów się jeszcze raz w życiu ożenić. Pod warunkiem, że zostanie podpisana intercyza i on będzie miał prawo, otrzymać przynajmniej dwa razy w tygodniu lodzika i to z połknięciem. Gdy wyłuszczył to w gronie znajomych, przez chwilę zapadła mordercza cisza, ale po chwili odezwała się jedna z kobiet, która słyszała ten jego niezwykle mądry wywód i powiedziała: ja jestem gotowa w to wejść, ale pod warunkiem, że w tej intercyzie będzie podpisany, że co najmniej przez dwa, że co najmniej dwa razy w tygodniu, przez co najmniej trzy minuty, ty będziesz mnie rozumiał. Koniec, amen, amen. Nie ma dalej, dalej to już sami sobie dośpiewajcie. No.